Jan Paweł II, papież pokoju. Bardzo serdecznie zapraszam na katechezę. Jan Paweł II, papież pokoju. To temat naszej już ostatniej katechezy, naszego ostatniego spotkania z cyklu nauczania papieskiego w tym roku, wyjątkowym setnych urodzin naszego papieża Jana Pawła II, papieża z Polski. Wiecie, że ktoś policzył, że od zakończenia II wojny światowej nie było ani jednego dnia bez konfliktu zbrojnego na świecie? Od końca wojny nie było dnia. Gdzieś jakieś wojny, jakieś zamachy, jakieś zamieszki. Nie było takiego dnia. Czasem jest o tym głośno, czasem o tym jest mniej, ale dzień w dzień trwają właśnie takie niepokoje na świecie. Jan Paweł II właśnie był takim kimś, kto niósł pokój. Obok tego, że był, jak już mówiliśmy, papieżem rodziny, miłosierdzia, cierpienia, Maryi, Eucharystii, młodzieży, Polonii, pewnie jeszcze można wymieniać tych określeń papieża, to mówimy tak ładnie, że był pielgrzymem pokoju. On, który przeżył czasy wojny, żył w tych czasach ogromnego niepokoju, grozy, czasach śmierci. Przecież śmierć wokół niego działa się, kiedy był młodzieńcem, czasy wojny. Widział to przerażenie w oczach ludzi, widział aresztowania, widział ten niepokój. On sam zresztą potem już jako biskup, a już szczególnie jako papież, był celem ataków. I nie tylko zaatakowany był przez Alego Akcze w 1981 roku na placu Świętego Piotra, ale przez przeciwników Kościoła. Wcześniej w Polsce przez komunistów, podsłuchiwany, atakowany, a później przez różnych innych ludzi, którzy chcieli go zdyskredytować, zawsze ośmieszyć i cieszyli się, kiedy chorował, kiedy umierał. A mimo wszystko, że on, który tego doświadczał, doświadczył wojny, niepokoju, sam był celem ataków, on wierzył w pokój. I mówił, pokój jest możliwy. A jeśli jest możliwy, pokój jest również obowiązkiem. Powiedział te słowa w orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2004 roku. I łatwo zauważyć, że on ten pokój niósł, że ten obowiązek niesienia pokoju najpierw położył na sercu sam sobie. Stąd właśnie był tym pielgrzymem pokoju. I walczył o pokój, nie o jakiś tam święty spokój. Czasami tak mówimy, a chciałbym mieć już święty spokój, nie? Nie zajmować się niczym, nie mieć kłopotów. Tak się nie da, bo zawsze są jakieś zmartwienia, kłopoty. Ale chodzi o zgodę między ludźmi, o ten szacunek między narodami, o pewną nadzieję. O papieżu też mówiliśmy, że jest witness to hope, świadkiem nadziei. To się bardzo wiązało z tym pokojem. Niósł nadzieję, czyli niósł pokój. Będzie dobrze, nie martwcie się. Zresztą jego poprzednicy na stolicy Piotrowej też o pokój walczyli. Święty Jan XXIII, papież, napisał encyklikę Pacem in Terris, o pokoju na świecie. A święty papież Paweł VI, to właśnie on zapoczątkował Światowy Dzień Pokoju i wyznaczył go zawsze na 1 stycznia. Zaczyna się nowy rok, nowy czas przed nami, nowych 12 miesięcy. Prosimy Boga, aby w tym roku był pokój na świecie. Żeby ludzie nie skakali sobie do gardeł, żeby nie strzelali do siebie. I zawsze było to okazją do tego, żeby papież wystosował specjalne orędzie, swoisty list o pokoju, o zasadach pokoju w świecie. Paweł VI napisał 11 takich listów, a kontynuował to Jan Paweł II od 1979 roku aż do ostatniego roku swojego życia i pontyfikatu. Tych listów więc napisał, tych orędzi, 26. Każdy ten list, to orędzie miało swój tytuł, który był już jakąś sugestią, jakimś zadaniem. Na przykład taki był temat. Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju. Prawda siłą pokoju. Chcesz służyć sprawie pokoju? To kolejny temat. Szanuj wolność. Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju. W innym roku papież mówił, poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju. Przebacz, a zaznasz pokoju.
Tylko tematy tych orędzi pokazują pewne zadanie, które papież wyznaczał, czy właściwie przypominał, jak o pokój walczyć, który daje szczęście. W 2004 roku taki był tytuł orędzia. Zawsze aktualne zadanie – wychowywać do pokoju. Ciągle kładł nacisk na wychowywanie samych siebie i młodszych do tego, żeby o pokój walczyć. A 4 miesiące przed śmiercią, 1 stycznia 2005 roku, ostatnie orędzie nosiło tytuł Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jakie to jest ważne dzisiaj dla nas też, ludzi XXI wieku, ludzi tego czasu, tyle hejtu, tyle tych zatargów, kłótni, skakania sobie do gardeł, nieporozumień w rodzinie, na polu polityki, na polu Kościoła, który w tym czasie okazuje się gorszy w jakiś tam sposób, całkiem znaczący sposób. Ludzie nie wiedzą, co myśleć, są zdruzgotani, pokłóceni. Trzeba pokoju, trzeba jakiegoś wyciszenia. Ale człowiek chce odwetu. Jak nie ma pokoju, to chce zemsty. Ja nie popuszczę, ja się zemszczę, ja już nie będę dobry. To nie ma sensu. Prawda? A papież mówi, zło dobrem zwyciężaj. Wtedy będzie pokój. Jak ktoś ci mieczem, a ty mu chcesz oddać mieczem, to jak będzie pokój? To nie tędy droga. Zobaczcie, każda pielgrzymka papieża, każda jedna to był czas pokoju. My to pamiętamy z Polski. Aż taki stary nie jestem, ja też pamiętam papieża. Papieża Jana Pawła II, jak do Polski przyjeżdżał. Co prawda byłem tylko na jednej jego pielgrzymce, ale to nieistotne. I zobaczcie, co się działo w Polsce. Jakaś atmosfera miłości, jakiegoś dobra ogólnego. Jakby się świat zmienił nagle. Parę dni był papież w Polsce, 5 tydzień, nie wiem. Każda jedna pielgrzymka z tych kilku, to było święto w Polsce. Nie tylko udekorowane okna, ale jakaś taka radość, jakaś taka euforia, jakieś takie dobro. Także kiedy był w Australii, prawda? Jakieś poruszenie serc i taki uśmiech, jakaś taka nadzieja ogarniała człowieka. Szczególnie kiedy papież przyjeżdżał w tych trudnych czasach do Polski. Nawet ten gest ucałowania ziemi przez papieża. Kiedy wychodził z samolotu, czy to było w Polsce, czy w innych krajach świata, to już coś znaczyło. Jakby papież, uniżając się, chciał pokazać, całuję tę ziemię, waszą ziemię, po której chodzicie, waszą matkę. Szanuję was, wasze życie. Przybywam do was jako przyjaciel, jako sługa, a nie wróg. Przybywam z dobrym słowem, przybywam do was. Przybywam z Jezusem do was. Właśnie. Nawet kiedy musiał powiedzieć czasem mocne słowa, choćby te znamienne, powtarzane przez nas tutaj zambony wiele razy, właśnie w Polsce w 91 roku, gdy mówił o zagrożeniach rodziny, gdy mówił o dekalogu, to wołał mocno, widząc, co się w Polsce dzieje z rodziną polską, to mówił, to jest moja matka ta ziemia. To są moi bracia i moje siostry. Te sprawy nie mogą mnie nie boleć. Nie mogą mnie nie obchodzić. Was też powinny boleć. Mocno mówił papież. Ale w tym wszystkim niósł nadzieję. Upominał, ale chciał szczęścia. Chciał prawdy. Chciał dobra. Mocne to było. I może nie wszystkim się podobało. Ale walczył o pokój. O pokój w sercach. Bo wiedział, jak są kłótnie w rodzinach, to jak może być pokój i szczęście. Dlatego tak mocno mówił. Każda msza święta to przecież było przynoszenie Boga, Jezusa ludziom w słowie, w homilii, ale też na ołtarzu. I kiedy mówił, przekażcie sobie znak pokoju, prawda? To na każdej mszy my to mówimy, ale jak był nawet w kraju nie w pełni chrześcijańskim, a bywał w takich krajach, a przychodzili na mszę świętą przedstawiciele władz państwowych, czasem mało wierzący albo w ogóle niewierzący. To on mówił, przekażcie sobie znak pokoju, pokój pański, niech zawsze będzie z wami pokój pański, nie mój, pański. Ja wam niosę Chrystusa, Emanuela, księcia pokoju. Pokój pański niech zawsze, nie czasami, nie dzisiaj, nie tylko teraz, kiedy ja jestem, ale zawsze niech ten pokój od Jezusa będzie z wami. Niósł pokój. Pielgrzym pokoju. Pokój to jest brak wojny. To jest też przebaczenie. I on sam to pokazywał. Wiele razy powołujemy się na to świadectwo papieża, kiedy poszedł do więzienia już po wyzdrowieniu, po swoim zamachu
do Alego Akcze i mu wybaczył. Ale też kiedy w roku 2000, roku wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa, w imieniu całego Kościoła przeprosił za grzechy, za błędy Kościoła, to pokazywał, że to jest droga do pokoju. Uderzenie się w pierś, przebaczenie. Prośba o przebaczenie, ale też wybaczenie drugiemu człowiekowi. W 2002 roku mówił, trzykrotnie wołał, nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Pragnę powiedzieć wierzącym i niewierzącym ludziom dobrej woli, którym leży na sercu dobro rodziny ludzkiej i przyszłość. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Pragnę przypomnieć tym, którzy są odpowiedzialni za losy ludzkich wspólnot, aby trudne i poważne decyzje podejmowali zawsze w świetle prawdziwego dobra człowieka w perspektywie dobra wspólnego. I po raz trzeci, nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Nieustannie będę ostrzegał wszystkich, których z tego czy innego powodu przepełnia nienawiść, pragnienie zemsty, żądza zniszczenia. I niósł pociechę. Kiedy był w Brazylii papież, odwiedził slumsy, odwiedził wioskę trędowatych, chciało mu się płakać. Powiedział, czasem chciałbym zapłakać, jak dziecko. Ale na co komu płaczący papież? Ja muszę natchnąć ich siłą, czyli podtrzymać ich, dać im nadzieję. I tą siłę miał od Chrystusa. Jego, jak już powiedzieliśmy, pragnął dawać światu. Przecież kto przynosi pokój, jeśli nie Chrystus, Książę Pokoju? Kiedy rozpoczynał swój pontyfikat, inaugurował go 22 października 1978 roku, wypowiedział te znamienne, po wielokroć powtarzane słowa Nun abiate paura, nie lękajcie się, nun abiate paura, nie lękajcie się na oścież otworzyć drzwi Chrystusowi. To jest trudne. Ktoś powie, zaufać Bogu, otworzyć, to jest wymagające. Papież to komentuje w książce Przekroczyć próg nadziei, gdy dziennikarz katolicki Vittorio Messori pyta Jana Pawła II. Wielu ludzi potrzebuje dziś poczucia bezpieczeństwa, pragnie zachęty, by się nie lękać Ewangelii. Wielu ludzi obawia się bowiem, że zbliżając się do Ewangelii, czy do Jezusa, utrudnią sobie życie z powodu jej wymagań, w których widzą nie tyle wyzwolenie, co przygniatający ciężar. Wymagania Jezusa, wymagania Ewangelii są trudne. No niektórzy, dziennikarz ma rację, boją się. I papież mówi, kiedy w dniu 22 października 1978 roku wypowiedziałem na placu świętego Piotra słowa nie lękajcie się, nie mogłem w całej pełni zdawać sobie sprawy z tego, jak daleko mnie i cały Kościół te słowa poprowadzą. To, co było w nich zawarte, pochodziło bardziej od Ducha Świętego, którego Pan Jezus obiecał apostołom jako pocieszyciela, aniżeli od człowieka, który słowa te wypowiedział. Wyzwanie nie lękajcie się musimy odczytywać w bardzo szerokim wymiarze. W pewnym sensie było to wezwanie pod adresem wszystkich ludzi. Wezwanie do przezwyciężenia lęku w globalnej sytuacji współczesnego świata, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, na północy i na południu. Nie lękajcie się tego, coście sami stworzyli. Nie lękajcie się świata tych wszystkich ludzkich wytworów, które coraz bardziej stają się dla człowieka zagrożeniem. Nie lękajcie się wreszcie samych siebie, pisał papież. Dlaczego mamy się nie lękać, pyta potem Jan Paweł II. Ponieważ człowiek został odkupiony przez Boga. Ten Syn, Odkupiciel, trwa w dziejach ludzkości. Trwa właśnie jako Odkupiciel. Mijają wieki, zmieniają się władcy, zobaczcie. Zmieniają się przywódcy państwowi, a Jezus trwa jako Odkupiciel, jako Wyzwoliciel. Dalej mówił papież, że te słowa nie lękajcie przyniósł Jezus apostołom i kobietom po zmartwychwstaniu. Te słowa nie lękajcie się są nam potrzebne pod koniec drugiego milenium, może bardziej niż kiedykolwiek. Myślę, że nam też są potrzebne u progu trzeciego milenium. Są potrzebne człowiekowi, który również i po upadku komunizmu nie przestał się lękać i ma do tego liczne powody.
Słowa te są potrzebne narodom, tym narodom, które odrodziły się po upadku komunistycznego imperium, ale i tym narodom, które w tym doświadczeniu biorą udział raczej od zewnątrz. Słowa te są potrzebne wszystkim ludom i narodom całego świata. Trzeba, ażeby wracała do nich świadomość, do ich świadomości ta pewność, że istnieje ktoś, kto dzierży losy tego przemijającego świata. Ktoś, kto ma klucze śmierci i otchłani. Ktoś, kto jest alfą i omegą dziejów człowieka, zarówno indywidualnych, jak i kolektywnych. A ten ktoś jest miłością. Miłością uczłowieczoną, miłością ukrzyżowaną i zmartwychwstałą. Miłością bez przerwy obecną wśród ludzi. Jakie to jest piękne. Nie jesteśmy sami. Mamy miłość, która jest bez przerwy obecna wśród ludzi. Dlatego nie mamy się lękać. I mówi, ta miłość jest miłością eucharystyczną. Jest nieustającym źródłem komunii. On jeden ma pełne pokrycie dla tych słów. Nie lękajcie się. Bardzo ważne słowa papieża. Także dla nas, ludzi nowoczesnych. Ludzi XXI wieku, którzy przeżywamy trudny czas. Czas covidowy. Czas, jak powiedziałem wcześniej, hejtu, kłótni, jakiejś wolności, która stała się, nie wiem, wolności, która stała się dowolnością. I jak mamy się nie bać? Przecież nie ma do końca pokoju. Wszyscy chyba ludzie współczesnego dzisiaj czasu pytają się, co będzie z nami? Co będzie z naszymi dziećmi, wnukami? Co będzie z Kościołem? Skoro teraz tyle skandali, czy będą nowi księża, a może nowi odejdą? A czy będą nowi kandydaci do kapłaństwa, do życia zakonnego? Co będzie? Co przyniesie przyszłość? Co będzie? Jan Paweł II woła, nie lękajcie się. Mamy kogoś, kto nad tym wszystkim czuwa. Kto ma klucze życia i śmierci. Kto jest alfą i omegą dziejów człowieka. Kto jest nieustającym, kto jest bez przerwy obecną miłością pośród nas. To mówi papież. Ale mimo to lęk rodzi się wśród ludzi. Papież wie, że człowiek się boi, że nie ma w jego sercu do końca pokoju. Do parlamentarzystów w Rzymie w roku 2000 mówił: czasy, w których Bóg dał nam żyć, są w znacznej mierze mroczne i trudne. Bo właśnie teraz toczy się gra o to, jaka będzie przyszłość ludzkości w tysiącleciu, które otwiera się przed nami. Wielu ludzi naszej epoki doznaje lęku i niepewności. Dokąd zmierzamy? Co czeka ludzkość w przyszłym stuleciu? Dokąd nas zaprowadzą niezwykłe odkrycia naukowe, zwłaszcza w dziedzinie biologii, genetyki, dokonane w ostatnich latach? Zdajemy sobie bowiem sprawę, że stoimy dopiero na początku drogi, o której nie wiadomo, dokąd może doprowadzić i czy przyniesie ludziom XXI wieku pożytek czy szkodę. My, chrześcijanie tej epoki, budzącej zarazem lęk i zachwyt, choć podzielamy obawy, poczucie zagrożenia i wątpliwości współczesnego człowieka, nie mamy jednak pesymistycznej wizji przyszłości, gdyż żywimy przekonanie, że Jezus Chrystus jest Panem historii i znajdujemy w Ewangelii światło, które rozjaśnia naszą drogę nawet w chwilach trudnych i mrocznych. I znów papież przynosi nadzieję. Nie poddajemy się. Nie możemy mieć pesymistycznych myśli. Dobrze pamiętał niewątpliwie słowa psalmisty z psalmu 24. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Wojny, zagrożenia, choroby będą się działy w świecie. I obostrzenia, i godziny policyjne jeszcze nie raz. Ale ostatecznie do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Do żadnego przywódcy, który ma władzę na chwilę. Do Pana należy ziemia. To przypomina Jan Paweł II. Ale też papież mówi, że sam człowiek ma starać się, bo też on zaprowadza niepokój, wojny. Człowiek. Pan Bóg chce pokoju, ale człowiek nie słucha go. W orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 1984 roku mówił: jestem głęboko przekonany, jest to wątkiem przewodnim Biblii i myśli chrześcijańskiej, że wojna bierze swój początek w sercu człowieka. To właśnie człowiek zabija, a nie jego miecz, czy jak dzisiaj jego rakiety.
człowiek zabija. Serce w sensie biblijnym jest najgłębszym pokładem osoby ludzkiej, określającym jej stosunek do dobra, do innych, do Boga. Nie chodzi tu tyle o uczuciowość, ile raczej o sumienie, o przekonania, sposób myślenia, którym człowiek się kieruje, jak również o namiętności, które nim rządzą. Pokój będzie zawsze krótkotrwały i iluzoryczny, gdy zabraknie prawdziwej przemiany serca. Jak nie ma przemiany serca, to nie będzie pokoju. To jest iluzoryczne, to jest krótkotrwałe, to jest na moment. Człowiek ma przemieniać świat. Ktoś powie, ale co, ja się modlę o pokój na świecie, dalej wojny, dalej się nienawidzą, zabijają. Ja świata nie zmienię, to się nie da. I kiedyś wyczytałem takie zdanie, że modlitwa nie zmieni świata, ale modlitwa zmienia człowieka, a człowiek zmienia świat. Modlitwa zmienia człowieka, a człowiek zmienia świat. I coś w tym jest. I właśnie Jan Paweł II mówi, musi być prawdziwa przemiana serca. Wtedy będzie pokój. Wtedy będzie lepiej. I też o modlitwie mówił i do modlitwy o pokój zachęcał. W 2002 roku w orędziu na Światowy Dzień Pokoju pisał: modlitwa o pokój nie jest elementem uzupełniającym wysiłki na rzecz pokoju. Przeciwnie, to ona rodzi inicjatywy budowania pokoju w porządku, w sprawiedliwości, wolności. Modlić się o pokój znaczy otworzyć ludzkie serce, by mogła je napełnić odnawiająca moc Boga. Ożywiającą moc swej łaski Bóg może wzbudzić pragnienie pokoju tam, gdzie wydają się istnieć jedynie przeszkody i niechęć. Może umocnić i pogłębić solidarność rodziny ludzkiej, choć ma ona za sobą długą historię podziałów i walk. Modlić się o pokój oznacza modlić się o sprawiedliwość, o zaprowadzenie odpowiedniego porządku wewnątrz państw i w stosunkach pomiędzy nimi. Oznacza też modlić się o wolność, szczególnie o wolność religijną, która jest fundamentalnym, osobistym i cywilnym prawem każdej osoby. Modlić się o pokój znaczy błagać Boga o łaskę przebaczenia, a zarazem o wzrost odwagi, która jest niezbędna, by przebaczyć doznane zniewagi. Ktoś powie, no tak, za świat, aby był lepszy, aby był wolny od wojen, ja się mogę modlić. Ale za moją rodzinę nie umiem. Jestem pokłócony z matką, albo ja jestem pokłócona z mężem. Proszę księdza, czasami mówią ludzie, to się nie da. Nie da się nawet rozmawiać, a co dopiero zaprowadzić pokój. Jedno moje słowo, ja jestem najgorsza, ja nie mam nic do mówienia w tym domu, oni mnie zranili, a ja jestem najgorsza, ja nie umiem. Tymczasem to jest pewne zadanie, któremu człowiek musi stawić czoła. Papież mówił, że przez całe swoje życie Jezus głosił Boże przebaczenie, ale zarazem wskazywał, że możemy je otrzymać tylko pod warunkiem wzajemnego przebaczenia. W modlitwie Ojcze Nasz każe nam prosić, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Słowo jako oznacza tu, że Jezus pozwala nam zdecydować o tym, jaką miarą będziemy sądzeni przez Boga. Przypowieść o niewdzięcznym słudze ukaranym za brak miłosierdzia wobec bliźniego poucza nas, że kto nie jest gotów przebaczyć, tym samym pozbawia się Bożego przebaczenia. Podobnie uczyni wam Ojciec Niebieski mój, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Mamy przebaczać i nie odrzucać, kiedy ktoś nas prosi, wybacz mi, wybacz, bo zawiniłem względem ciebie. Papież mówił w orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 80. z kolei roku: Ewangelia Chrystusa jest Ewangelią pokoju. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Siłą żywotną Ewangelii, ewangelicznego pokoju jest prawda. I papież mówi bardzo mocno: odrzucać przebaczenie i pojednanie to okłamywać samych siebie i przyjmować śmiercionośną logikę kłamstwa. Odrzucać przebaczenie i pojednanie to okłamywać samych siebie i przyjmować śmiercionośną logikę kłamstwa. Ja mam wybaczać. Ja mam też przynosić przebaczenie drugiemu człowiekowi, bo inaczej kłamię. Mówię, że chcę pokoju, a nic z tym nie robię. Zatem jak osiągać pokój? Wybaczać, prosić o wybaczenie, modlić się o pokój, wychowywać do pokoju, wiedzieć, że wojny rodzą się w ludzkich sercach, te wojny światowe, wielkie,
ale też te rodzinne kłótnie, nieporozumienia. To przecież w sercu człowieka się rodzi. Nikt nie każe na męża krzyczeć, na żonę krzyczeć. To się dzieje gdzieś w sercu. I więc o ten pokój w domu też trzeba się modlić. Ostatnie, na co papież zwraca uwagę, mówię ostatnie, bo to jego ostatnie orędzie na Światowy Dzień Pokoju w 2005 roku. Papież mówi, a właściwie to jest przedostatnie, tak, mówi o miłości. Najpierw w orędziu w 2004 roku mówi o tym, że muszą być specjalne prawa, które zabezpieczą, zagwarantują wolność i pokój, ale mówi też, że musi być wolność. Prawdziwego pokoju na świecie, dla prawdziwego pokoju na świecie, dla sprawiedliwości musi być dopełnienie w miłości. Oczywiście prawo jest pierwszą drogą, jaką należy podjąć, aby osiągnąć pokój. Nie można jednak dotrzeć do końca tej drogi, jeśli sprawiedliwość nie będzie uzupełniona miłością. Sprawiedliwość często nie potrafi wyzwolić się z uraz, nienawiści, a nawet z okrucieństwa. Ja będę sprawiedliwy, ale ja się zemszczę, prawda? Tak czasem mówimy. Ja nie popuszczę. To będzie sprawiedliwe. Należy się kara. A papież mówi, tak, sprawiedliwość, ale jeszcze miłość. Sama sprawiedliwość, mówi papież, nie wystarczy. Może nawet dojść do swego zaprzeczenia, jeśli się nie otworzy na głębszą moc, jaką jest miłość. Chrześcijanin, kończy list papież, wie, że miłość jest motywem, dla którego Bóg wchodzi w relację z człowiekiem. Jedynie ludzkość, pośród której zapanuje cywilizacja miłości, będzie mogła cieszyć się prawdziwym i trwałym pokojem. Na początku nowego roku, był to rok 2004, papież mówi, pragnę przypomnieć kobietom, mężczyznom każdego języka, religii, kultury, antyczną maksymę, omnia vincit amor. Miłość wszystko zwycięża. Tak, bracia i siostry, w różnych częściach świata ostatecznie zwycięży miłość. Oby wszyscy zaangażowali się w dzieło przyspieszenia tego zwycięstwa. To ono w gruncie rzeczy jest tęsknotą każdego ludzkiego serca. A już w zupełnie ostatnim liście orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 2005 roku papież zachęcał do dobra, które ma pokonywać zło. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zła, mówi papież, nie zwycięża się złem. Na tej drodze bowiem zamiast pokonać zło, zostaje się przez nie pokonanym. Przypomina się słowo Jezusa, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Papież mówi tak, perspektywa zarysowana przez wielkiego apostoła uwidacznia zasadniczą prawdę. Pokój jest rezultatem długiej i trudnej walki, której zwycięstwem jest pokonanie zła przez dobro. W obliczu dramatycznych obrazów, gwałtownych, bratobójczych starć, toczących się w różnych częściach świata, wobec niewypowiedzianych cierpień i wynikających z nich niesprawiedliwości, jedynym wyborem naprawdę konstruktywnym jest odrzucenie zła i podążanie za dobrem, jak zaleca święty Paweł w liście do Rzymian. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Pokój jest dobrem, które należy wprowadzać poprzez dobro. Jest on dobrem dla poszczególnych osób, dla rodzin, dla narodów świata, dla całej ludzkości. Jest zatem dobrem, którego należy strzec i które należy rozwijać, wybierając i czyniąc dobro. Tak więc zrozumiała staje się głębia prawdy zawartej w innej maksywie świętego Pawła: nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Jedynym sposobem, by wyjść z błędnego koła odpłacania złem za zło, jest posłuchać słów świętego apostoła Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Miłość i dobro w naszych sercach przyniosą pokój. Można to podsumować. Tyle święty Jan Paweł II. Bracia i siostry, kończymy nasze zamyślenia nad nauczaniem papieża Jana Pawła II. Niech te katechezy, tutaj wygłoszone z ambony, i te zawarte w internecie, bo nie mogliśmy inaczej z racji na pandemię, niech będą takim przyczynkiem, taką zachętą do tego, żeby sięgać jeszcze więcej do nauczania papieża Jana Pawła II. Nie tylko teraz, w tym roku 2020, który powoli dobiega końca, kiedy mamy jubileusz setnych urodzin papieża, ale gdy ten rok się skończy, też po to, żeby ocalić je. To są nauki trudne nieraz, ale ponadczasowe dla wszystkich ludzi, młodszych, starszych, wszystkich ras, języków, kultur, pokoleń.
Niech te słowa trwają w nas i żyją. Papież Jan Paweł II przez te słowa niech żyje też w nas i w naszych sercach, a słuchając Jego na pewno odnajdziemy nadzieję, na pewno odnajdziemy pokój i radość. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen. Bóg zapłać wam za te wszystkie katechezy. Myślę, że papież na koniec na pewno by się ucieszył, jeśli my też pomodlimy się, pomodlilibyśmy się i zróbmy to. Pomódlmy się o pokój na świecie, o pokój w naszych domach, w naszych rodzinach, o pokój w Polsce. Teraz jest taka ciężka atmosfera w Polsce. Ludzie się poróżnili, pokłócili z racji politycznych, z racji poglądów, z racji na to, co się dzieje w Kościele w Polsce i mają prawo czuć się zdegustowani, smutni. To wszystko nie służy pokojowi. To wszystko służy tylko kłótni, nienawiści, a diabeł zaciera ręce. Nie możemy zwątpić. Musimy, jak mówił papież, nieść dobro, nieść miłość i nie poddawać się. Papież nam przypomina, nie lękajcie się. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Panie Jezu, przez ręce Twojej Matki, Królowej Pokoju, modlimy się o pokój na świecie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, Pocieszycielko, Pocieszycielko nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecę. Maryjo, Królowo Pokoju, Święty Janie Pawle II, Papieżu Pokoju, Pan z wami. Niech was strzeże, umacnia, prowadzi, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zapłać raz jeszcze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.